Dobry wieczór. Ja się nazywam Waldek Mazur. Jesteśmy w Klubie Proza we Wrocławskim Domu Literatury. I dzisiaj spotykamy się tutaj z uwagi na premierę, świeżą premierę książki Głośniej Anny Górnej. I autorka jest dzisiaj z nami. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Można dać znać publiczności internetowej, że tutaj w Prozie też się osoby zebrały. I myślę, że też autorce da to trochę, doda animuszu, kiedy Państwo przywitają nas oklaskami. Nie, nie, nie. Klub Proza jest czynny. W dniu wydarzeń Klub Proza jest czynny. Zresztą tutaj pierwsza informacja dla osób, które śledzą nas na Facebookach, czy na Facebooku czwartej strony wydawcy książki Portalu Kryminalnego, który objął patronatem książkę Głośniej, czy na stronach Wrocławskiego Domu Literatury. Mogą Państwo w komentarzach zadawać pytania. Ja w trakcie spotkania będę podglądał w telefonie, co się dzieje w mediach społecznościowych i może któreś z tych pytań przeczytam. Tutaj do Państwa też zebrany w Klubie Proza informacja taka, że można zadawać pytania w trakcie spotkania. Kto będzie chciał w którymś momencie się przyłączyć do naszej rozmowy, to wystarczy podnieść rękę, przekażemy mikrofon i będziemy rozmawiać. Jak już powiedziałem, pretekstem tego spotkania dzisiaj jest książka Głośniej, książka Anny Górnej. Trzecia książka. I zdradzę Państwu taką sprawę. W ubiegłym roku, z początkiem ubiegłego roku spotkaliśmy się tutaj z Anią w Klubie Proza z okazji debiutu literackiego. Pojawiła się taka skromna, trochę onieśmielona jeszcze całym faktem wydania książki autorka. I pamiętam z naszej rozmowy wówczas, że to, co wtedy ciebie trochę przerażało w jednym z pytań, które zadałem, to to, że wydawcy wymagają, żeby autorzy tak szybko pisali, a ty nad tym debiutem tak długo pracowałaś. Kraina złotych kłamstw, tak tam ta książka jest zatytułowana, zresztą tutaj do kupienia. I trochę tak nie potrafiłeś sobie wyobrazić, że wejdziesz w buty tej takiej zawodowej pisarki, która wydaje książki co roku, a nawet częściej. Drugi raz Anna Górna pojawiła się tutaj w Prozie w maju tego roku na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału, już ze swoją drugą książką. Nie minęło, no minęło pół roku i jest książka trzecia. Co się wydarzyło, że nagle w takim szalonym trybie zaczęłaś wydawać książki? Nie bój się, następna nie będzie za 5 minut. No i możemy popatrzeć. Ja w ogóle też jestem podekscytowana, bo pierwszy raz widzę tą książkę, bo jeszcze do mnie egzemplarze autorskie do Szwajcarii nie dotarły. Ale w Katowicach chyba już na targach tak, była. Tak, tak. I właśnie ona jest dużo krótsza, tak? Więc umówmy się też, napisać tę powieść zajęło mi znacznie krócej niż pierwszą, która była 2 razy grubsza. Trochę z rozbiegu, a trochę też jakby zauważyłam, że mój tryb pracy jest taki, że najlepiej jest, gdy w ogóle nie robię sobie przerw, co nie jest zbyt zdrowe, ale jeśli robię dłuższe przerwy, to muszę na nowo wejść w historię i trudniej mi to idzie, więc po prostu trochę z rozpędu napisałam Głośniej, przyznam szczerze. Książka Głośniej, ten tytuł, zaraz się wszystko wyjaśni, sugeruje trochę treść bohaterów, to o czym książka traktuje, bo dwie poprzednie powieści Anny Górnej osadzone były w Szwajcarii z takimi polskimi akcentami, ale to były takie typowe, powiedzmy, powieści kryminalne z jakąś taką zagadką. Ktoś zabił, ale ci wszyscy bohaterowie byli, powiedzmy, takimi prawie że przeciętnymi mieszkańcami, tylko że takiego nieprzeciętnego kraju, jakim jest Szwajcaria, bodajże najbogatszego na świecie, bądź jednego z bogatszych. Ania zresztą tam na co dzień mieszka. Tutaj mamy zupełnie inaczej. I zaraz do tego przejdziemy. I jeszcze teraz kolejna informacja w biogramach Ani Górnej. Mogliśmy zawsze przeczytać, że gdzieś tam na końcu była wzmianka, że lubi muzykę rockową, interesuje się muzyką rockową. I ja prawdę powiedziawszy myślałem, że to jest taki banał, który każdy sobie gdzieś tam wpisuje w CV, żeby nie było tylko to, co robimy zawodowo, to jeszcze jakieś takie zainteresowania. I tą książką Głośniej udowadniasz, że to nie są tylko takie zainteresowania, ale żeby się trochę pobawić i żeby sprawdzić, jak z tą twoją wiedzą na temat muzyki jest, to ja sobie przygotowałem taką ankietę, która może nam pozwoli gdzieś ciebie osadzić w tym świecie muzycznym. Trochę zabawimy się w takie dziennikarstwo muzyczne. I pierwsze pytanie banalne. The Beatles czy The Rolling Stones? Ojej, ale bardzo trudny wybór. Jednak Stonesi. Stonesi czy Aerosmith? Stonesi. Led Zeppelin czy Black Sabbath? Led Zeppelin. Metallica czy Iron Maiden? Znów trudny wybór. Chyba Metallica. Pearl Jam czy Nirvana? Nirvana. Red Hot Chili Peppers czy Soundgarden? Red Hot Chili Peppers. I teraz coś współcześniejszego. Arctic Monkeys czy Kings of Leon? Znów trudny wybór. Arctic Monkeys. Najlepsza muzycznie dekada? Kurczę. Tak,
2000 może, rok. Ja jestem bardzo, Red Hot Chili Peppers to był dla mnie oczywisty wybór, ale też jestem wielką fanką Foo Fighters, więc bardzo się cieszę, że nie zapytałeś, które z tych dwóch, bo bym rwała sobie włosy z głowy. Natomiast tak, ja też jestem, poczułam się stara, bo myślę sobie, Boże, czego będzie słuchać moja córka, nie? Że kiedyś była lepsza muzyka. Więc, tak. A Foo Fighters czy Nirvana? Foo Fighters. Okej, okay, to nie jest takie oczywiste. I trochę się zabawiłem, ponieważ zdradzając to, co tak naprawdę można przeczytać na okładce książki, bohaterem tej twojej nowej powieści jest zespół muzyczny. Zespół muzyczny amerykański, Dirty Birds. Menadżerka jest jedną z bohaterek. Menadżerka, asystentka jednego z muzyków jest to jedną z bohaterek i to jest rzecz bardzo nieoczywista, jeżeli chodzi o autory, autorki polskich kryminałów, bo zazwyczaj polskie kryminały, a myślę, że jak państwo tu są zgromadzeni, często takowe czytają, osadzone są w mniejszych bądź większych polskich miasteczkach. To wszystko, co tam się dzieje, jest takie bardzo polskie, jest bardzo swojskie. Nie ma tak naprawdę w tej chwili współczesnych polskich autorów kryminałów, którzy by wyjeżdżali ze swoimi bohaterami za granicę. Ty swoim debiutem i drugą książką trochę zmieniłaś ten trend. Myślę, że to też sprawiło, że stałaś się, dużo bardziej się wyróżniłaś na scenie literackiej. Ale tutaj chwytasz już się takiego zabiegu bardzo odważnego. To znaczy tu nie ma Polski, tu nie ma polskich akcentów. Bohaterowie są amerykańscy, akcja osadzona jest we Włoszech. Ale ten cały anturaż jest taki bardzo zachodni, muzyczny. Miałaś obawy, bo to często wychodzi sztucznie, kiedy ktoś próbuje z polskiej perspektywy, czy nawet szwajcarskiej, udawać, że o, tutaj jestem amerykańskim autorem, autorką i wam teraz opowiem, jak jest na gorącym południu. Wiesz co, mieliśmy bardziej obawy z wydawcą znaczy ja miałam obawy, idąc do wydawców, z cyklem z Sauerem, tak? Bo to było coś nowego, że polski bohater dzieje się to za granicą. Natomiast przy Głośnie już tego nie było. Trochę to jest tak, że to jest podyktowane fabułą, bo ja chciałam wielki zespół właśnie typu Red Hot Chili Peppers, który zapełnia międzynarodowe jakby stadiony, ściąga wielką publiczność, bo wiedziałam, że śmierć jednego z członków zespołu będzie wielkim skandalem, więc to musiał być zespół takiej rangi i łatwiej mi było wziąć amerykański zespół niż polski. Przykro mi niestety. Dawid Podsiadło też zapełnia stadion. W Polsce, ale jednak. Tak, ale boję się, że jednak żałoba miałaby tylko wydźwięk polski. Wchodzimy na bardzo niebezpieczne tematy. Natomiast to też jest tak, że wiesz, ja uważam, że w Polsce pisze się świetne kryminały, sama je lubię, ale inni to robią dobrze. Dlaczego ja mam robić to samo i próbować może być równie autentyczna, a wyobraźcie sobie państwo, że jak ja mieszkam 10 lat za granicą, to jakbym miała teraz takich osadzonych tutaj bohaterów, jeszcze lokalne takie smaczki wydobywać, to mi by było naprawdę ciężej, więc to jest trochę paradoksalnie wygodnictwo z mojej strony. I wydaje mi się, że to też jest tak, że ta fabuła naprawdę wymagała amerykańskiego bendu. Z drugiej strony chciałam, żeby ten zespół był z dala od swojej bezpiecznej strefy, poza swoim państwem, bo dużą inspiracją do tej książki była sprawa Amandy Knox. Która pojawia się zresztą tutaj. Która się też pojawia, bo bohaterka się czuje, jakby miała właśnie powtórkę z rozrywki. To jest Amerykanka, nie wiem, czy państwo widzieli dokument na Netflixie, jak nie, to polecam, która była oskarżona o morderstwo swojej współlokatorki w Perugii. Ja też w Perugii spędziłam lato, więc jak ja oglądałam ten dokument, to miałam ciarki, bo były pokazane te same ulice, które schodziłam i wyobraziłam sobie, jak to musi być okropnie, kiedy ktoś nas nie dość, że oskarża o coś, czego nie zrobiliśmy, ale kiedy jesteśmy z dala od domu, kiedy nie mamy wsparcia rodziny, najbliższych, jeszcze ludzie przypatrują się każdej reakcji naszej twarzy, mimice, jakby była jedna właściwa reakcja na śmierć kogoś z naszego otoczenia. Więc jakby chciałam połączyć te dwa aspekty. Z jednej strony pomysł na fabułę, którym było to, że po prostu członek znanego zespołu jest znaleziony w pokoju hotelowym i wszyscy mają na temat tego teorie, które wydaje mi się, że to też jest jakby dość aktualny temat, bo nawet teraz po śmierci Matthew Perego, jak widzimy szał, jak wszyscy czekają na wyniki toksykologii, jego życie jest roztrząsane. Z jednej strony fani płaczą, ubolewają na całym świecie, a z drugiej strony pojawiają się okropne też komentarze. I tak samo też było, jak zmarł Taylor Hawkins z Foo Fighters. Ta historia też, szczerze mówiąc, mnie ruszyła, bo to jest mój ulubiony zespół. I tam też był
tutaj w mojej książce pojawia się artykuł z Rolling Stone'a i to też było troszeczkę inspirowane, bo pojawił się okropny artykuł po jego śmierci, kiedy osoby z jego otoczenia wypowiedziały się nie znając kontekstu i później odwoływały swoje wypowiedzi. Więc jakby łącząc jedno z drugim, nijak nie wychodziła mi Polska, tak? I to nie chodzi o to, że ja nie chciałam dawać polskich bohaterów. Po prostu nikt nie pasował mi do tej historii. Tak samo też dostaję pytania, dlaczego nie kolejny Sauer? I wyjściowo, bo najpierw był pomysł, że tak powiem, zespół, thriller trochę muzyczny, ale też Sauer nie pasował mi do tej historii, dlatego że to jest tak intymna też relacja tej głównej bohaterki, która musi być w sercu wydarzeń, żeby ta historia mogła wybrzmieć, że nie pasował mi bohater z zewnątrz, detektyw, który jakby musi się wdrożyć. Jestem ciekaw, jak Sauera byś do tego hotelu chociażby wpasowała. Co musiałoby się wydarzyć, żeby go zespół dopuścił tak blisko siebie? Ci z Państwa, którzy znają poprzednie książki, ani pewnie wiedzą, że to jest raczej niewykonalne. Okej, jest Abigail, czyli jest ta główna bohaterka. Bardzo ciekawa postać. Tutaj nie chcemy też zdradzać jej historii, bo tak naprawdę o to też tutaj chodzi w tej książce, że w bardzo ciekawy sposób konstruujesz, przedstawiasz nam główną bohaterkę i dopiero poznając jej życiorys, my tak dzięki temu też się dowiadujemy bardzo dużo na temat tej historii, ale też tutaj taki porządek chronologiczny w bardzo fajny, może nie, że nieoczywisty sposób zaburzasz, ale tak fajnie te klocki ustawiasz, że to wszystko na początku jest takie bardzo pogmatwane, niejasne, nieoczywiste. Ale wracając do tego kontekstu amerykańskiego, mi chodziło też trochę o to, czy nie było u ciebie i u wydawcy na przykład takich obaw, że po co ktoś będzie kupował, czytał polską książkę, która mówi o amerykańskich realiach, skoro jest cała masa zachodniej literatury? Wiesz, my wyszliśmy z założenia, że w ogóle nie było takiej książki. Więc to było atrakcyjne dla mnie w pisaniu głośniej i dla wydawcy, że nie było thrillera rockowego. Ale jest cała masa biografii. Tutaj też zresztą w książce się pojawia propozycja, żeby zespołowi towarzyszyła ekipa filmowa i powstawał dokument nawet dla jednego z serwisów streamingowych. Tam chyba nie pada konkretna nazwa. Dużo takiej literatury, tych biografii, tych zespołów musiałaś przeczytać, żeby tę książkę napisać, bo tu się pojawiają takie... Słuchasz Pantery? Troszkę, zdarza był się. Epizod. Okay, bo pojawiają się takie historie bardzo mainstreamowe, powiedzmy, które są znane przeciętnemu słuchaczowi muzycznych stacji radiowych, ale też takie, które dowodzą, że musiałaś trochę, masz wiedzę ponadprzeciętną. O tak. I które książki stanowiły dla ciebie inspirację? Stanowiły ważne jakieś taką bazę, żeby można było wiernie oddać to, jak funkcjonuje zespół rockowy? Wiesz, to tak jak powiedziałeś, to nie był tylko opis biograficzny, że ja lubię rocka, więc czytało mi się, tutaj przygotowywało ten research z wielką frajdą i jakby ciężko powiedzieć, kiedy zaczął się research, a kiedy to była moja prywatna lektura, bo tak jak śledziłam właśnie, co się stało z Foo Fighters i czy wrócą, jakie są reakcje, jakby, więc to było bardziej czytanie wiadomości nawet czasami niż biografii. Przekopałam się przez trochę biografii Stonesów. Też czytałam o konflikcie w Pink Floyd, żeby tam dojść do tego, bo wykorzystałam trochę ten wątek odnośnie tego, jak jedna osoba bardziej odpowiada za serce zespołu i jakby tą warstwę artystyczną, a inna jest frontmanem i jakby zespoły, które znamy, często nie byłyby takie same, gdybyśmy próbowali podmienić jednego członka. Także tutaj... Jakby dużo przeczytałam, ale to też jest tak, że mi to sprawiało frajdę. Storyteller akurat Dave'a Grohla wyszedł. No dla mnie to czekałam na tą książkę jak na Mikołaja dzieci, więc... David Grohl, dla tych z Państwa, którzy może nie wiedzą, to jest były perkusista Nirwany, później właśnie założyciel, lider w pewien sposób chyba zespołu Foo Fighters, bardzo udzielający się także medialnie. A pamiętasz takie książki, które już wcześniej czytałaś? Bo ja na przykład... Pamiętam, że kiedyś dostałem w szkole biografię Ozziego Osborna, miałem książkę, którą chyba przeczytałem najwięcej razy w życiu, to była biografia Metallica i te zespoły, te biografie, książki wokół zespołów rockowych, ale też pewnie to mogłoby się dotyczyć też hip-hopu, one były takimi gotowymi materiałami na książki sensacyjne, thrillery, kryminały. Proszę zwrócić uwagę, że praktycznie nie ma wielkiego zespołu, któremu nie towarzyszyłaby jakaś tragedia. Ktoś umarł, ktoś przedawkował, gdzieś był jakiś wypadek, czy to wokół AC/DC, Ozziego Osborna i Black Sabbath, czy to w Metallice nawet, Def Leppard i tak dalej. Nirvana oczywiście, tak?
Więc właśnie tak, ta książka się wzięła z takich inspiracji i nie mogę powiedzieć, wiesz, to jest fikcyjny zespół, to nie jest nic jeden do jednego. Trochę mnie inspirowało właśnie Red Hot Chili Peppers pod kątem Flea i Anthony Kiedis. Czyli basista. Tak, czyli basista, bo właśnie chodzi o, miałam dzisiaj też, rozmawiałam w Radiu Rock, jak to basista i on jest taki znany, to się nie zgadza. Natomiast czasami się zdarza, że jest basista, którego od razu brzmienie rozpoznajemy. Natomiast tak, ja się zaczytywałam w biografiach Nirwany też. Do dziś moim, ja nie chciałam, bardzo się oparłam i nie chciałam, żeby moja mama zmieniała mój pokój, więc dalej wisi tam plakat z Kurtem Cobainem. Natomiast też czytałam Bliznę lata temu i wróciłam do niej i paradoksalnie nie czytało mi się jej już drugi raz dobrze. Natomiast wiesz, z researchem jest tak, że czytasz dużo, ale ważne, żeby to była tylko kropla, że jakby ja nie próbowałam pisać biografii zespołu, to jest mimo wszystko thriller i to jest jakieś tło i chciałam, żeby to było autentyczne. Natomiast jakby fabuła toczy się wokół tego, dlaczego on zginął i kto za tym stoi. A te Włochy, bo mówiłaś o wakacjach w Perugii, mówiłaś o bohaterce, która ciebie inspirowała. Tutaj akcja jest osadzona we Florencji. Pojawia się ta włoska policja. Była szansa, żeby to było też inne państwo? Czy te Włochy musiały akurat się tutaj pojawić? To jest znowu moje lekkie pójście na łatwiznę. Ale nie, to wynika też z tego, że właśnie chciałam, żeby to było europejskie miasto. Chciałam, żeby tam się odbywały wielkie koncerty, więc jakby jest też zresearchowałam wszystkie stadiony, żeby to się spinało od tej strony, ile tam ludzi wchodzi. To nie są takie wielkie stadiony, bo tu gdzieś pojawia się liczba 17 tysięcy, czyli takie... No w Stanach mieli większe, nie? Natomiast jakby ten klimat wakacji i kontrastu pięknego miasta, pełnego turystów, którzy tak się tam marzycielsko snują i chodzą sobie do pięknych restauracji i tego, że ta Florencja w miarę... jakby czytania, mam wrażenie, że staje się więzieniem i nikt już tam nie chce spędzić ani minuty dłużej z zespołu, jak zabierają im i z ekipy całej technicznej, zabierają im paszporty. A z drugiej strony właśnie chciałam to oddać wiernie, mi zawsze zależy, żeby też systemowo, prawnie i to wszystko mogło się wydarzyć. Więc nie ukrywam, że z Włochami mi było o tyle łatwiej, że ja studiowałam italianistykę przed w ogóle prawem, więc mam też znajomych na południu i nawet z moją znajomą prawniczką włoską konsultowałam pewne rzeczy takie proceduralne. Jeżdżę tam regularnie, ze Szwajcarii jest rzut beretem naprawdę, więc sąsiadujecie. To jest tak, to jest taki luksus, że mogę jechać 4 godziny albo 7, wszystko zależy od korka w jednym tunelu w górach. Natomiast było mi łatwiej, ale też jakby czułam to, tak? Bo byłam tam, spędziłam tam tyle czasu, tak często tam jeżdżę, że było mi łatwiej wejść w skórę Abi, która tam się znalazła. A myślisz, że te okoliczności, w jakich ona trafiła do zespołu, tak to nazwijmy, bo jest zespół, który tworzą muzycy i to całe takie zaplecze. Uznajmy, że to oni też tworzą jakby zespół, ten drugi krąg. Znasz podobną historię, kiedy właśnie w jakichś takich okolicznościach podobnych twojej bohaterce, czy inaczej, czy ty to wymyśliłaś, czy to też była inspiracja skąd wzięta, że ktoś nagle zostaje asystentką jednego z muzyków? Nie, to znaczy wiesz co, jak oglądałam biografię, to często, oglądałam też w ogóle i czytałam i oglądałam różne rzeczy, to czasami są po prostu też przyjaciele jakoś. Jakby często mamy są menadżerkami, tutaj ten wątek mamy, to też... Dosyć istotna postać. Tak, bo w ogóle czytałam, jest taka fajna biografia, znaczy w ogóle ta książka jest napisana przez mamę Dave'a Grohla, znów frontmana Foo Fighters, ale ona przesłuchała matki znanych innych muzyków, na przykład właśnie Kurta Cobaina. I to było ciekawe spojrzenie właśnie na to, jak trzeba wypuścić dziecko z domu czasami i pozwolić mu się realizować, choć no, na początku wygląda to przerażająco. Więc inspirowałam się takimi historiami, natomiast to nie jest nikt jeden do jednego. To jest zupełnie wytwór mojej wyobraźni. Tutaj też taka, dla mnie to było w pewnym momencie odkrywcze, że bohaterowie książki, muzycy już nie są tymi najmłodszą generacją. Z drugiej strony mają po 40 parę lat i strasznie nie potrafiłem ich sobie przypasować.
bo jakiś sposób tak intuicyjnie sobie myślałem właśnie, że to takie pokolenie 50-60-latków, czyli Metallica, muzycy Metalliki teraz mniej więcej dobijają 60-tki, tak samo Nirvana czy Red Hot Chili Peppers, oni są w okolicach, to są ludzie roczniki 60, ale tu nagle, kurczę, biorąc pod uwagę, jeżeli to są 40-latkowie, to bardziej Kings of Leon czy Arctic Monkeys, takie okolice. Tak, no dobrze celujesz, natomiast wiesz, to nie jest żaden zespół jeden do jednego i ja potrzebowałam też, żeby oni mieli określoną ilość lat, żeby mi to fabularnie się zgadzało i żeby jego mama też była w dobrej formie. Tak, mama tego jednego z głównych bohaterów jest taką bardzo w fajny sposób przerysowaną postacią, którą jednak gdzieś tam w okolicach rock'n'rolla łatwo sobie wyobrazić. Pewnie wszyscy z Państwa, jak tu gdzieś widzieli jakieś filmy biograficzne, czy czytali takie książki, to gdzieś takie panie się kręciły. Bardzo ważnym też aspektem w tej książki, który ty nakreśliłaś, nie zdradzając fabuły tego wątku kryminalnego, jest relacja zespołu z fanami. I to, jak łatwo można przejść od miłości do nienawiści. Tutaj bohater ginie, jeden z bohaterów, to nie jest spoiler, to o tym informujesz z okładki. I bardzo ciekawe procesy zachodzą, bo z jednej strony był uwielbiony, zespół cieszył się niesamowitymi sukcesami i fani się cieszyli, że po latach milczenia wracają z nowym materiałem, ale jednak na niego, na tą całą sytuację, na jego otoczenie wylała się morze hejtu, różnorakich teorii spiskowych, które tak naprawdę krzywdziły osoby i samą też postać muzyka i jego bliskich. To są mechanizmy, które widzimy nie tylko w świecie muzyki. Bardzo cię to uwiera i w sensie tutaj też były jakieś takie inspiracje, nawet nie tylko rockowe, może ze świata literatury. Kiedy z takimi sytuacjami masz, widzimy, że media społecznościowe też dopuszczają do takich sytuacji. Tak, ja mam wrażenie, że wiesz, ludzie nie mają filtra i piszą w komentarzach coś jakby, nie powiedzą ci tego w twarz na ulicy, a piszą to w komentarzach i myślą, że to jest w porządku i mamy wolność słowa i nie znają granic. Tak? I widzimy to na każdym polu. Ja sama nie zetknęłam się z żadnym brutalnym hejtem, ale czasami ludzie w recenzjach piszą takie rzeczy, że się zastanawiasz, że naprawdę musieliście to powiedzieć. Więc jakby trzeba sobie wyrobić grubą skórę, ale wyobrażam sobie, że czym jest się wyżej, tym jest gorzej pod tym kątem. A trochę śledziłam właśnie, co się działo po śmierci Taylora Hawkinsa. Mnie to bardzo ruszyło, bo ja kocham ten zespół, ale widziałam, że ludzie jakby w komentarzach przypisywali sobie jakby zrozumienie całego zespołu, jakby schematu, co się z nim działo, depresji i tak dalej, a nie wiemy tego, tak? Dla mnie ten facet był szczęśliwym facetem, który jakby niestety jego ciało nie dało sobie rady z jego poprzednim stylem życia. To samo widzimy teraz właśnie przy Matthew Perry, natomiast ludzie w komentarzach są straszni, tak? Więc ja chciałam pokazać jakby te blaski i cienie i z każdej strony jak to wygląda. Wiesz, nie wiem na ile to jest wiernie, ale wyobrażam sobie, że ludzie tak wysoko muszą mieć właśnie taką asystentkę, taką Abi, która będzie kasowała te okropne komentarze. Ona nawet to robiła po jego śmierci, to bardziej chodziło o... Nie tylko po jego śmierci, też w trakcie rozmowy z nim. Jest taka scena w książce, kiedy dochodzi też do spotkania z bardzo specyficznym fanem. To jest mocna scena, zwłaszcza kiedy później odkrywamy, kim ten facet był i że on we Włoszech znalazł się nieprzypadkowo. Wcześniej ma na koncie próbę zamachu na zespół. Ale ciebie jako pisarkę, takie sytuacje, które w świecie muzyki, w świecie polityki, w świecie literatury pewnie też, one bardziej cię przerażają, czy bardziej cię fascynują i widzisz w tym materiał na to, żeby w to wejść, eksplorować i wykorzystywać literacko? Wiesz, ze mną jest taki problem, że ja wszędzie widzę materiał. Ja jadę Uberem ostatnio właśnie przez ciemny las i myślę sobie, okej, co jakby... Nie, ja, niestety moja wyobraźnia, tak, to jest choroba jakaś, więc jak ty mnie pytasz, ja wszędzie naprawdę znajdę ci powód do morderstwa. Natomiast tutaj się też silnie inspirowałam, ta scena z tym spotkaniem z tym fanem. Okoliczności śmierci Johna Lennona, tak? Są też przerażające i to, że ten pan dał mu zdjęcie do podpisu i wcześniej z nim normalnie rozmawiał, a Lennon był dla niego bardzo miły. No to mnie też zmroziło. Tutaj tej sceny nie będziemy opisywać, bo ona już jest trochę dalej w książce. Mamy te zjawiska związane z fanami, z mediami społecznościowymi i mamy też tą całą taką otoczkę wokół zespołów.
Jak z tym wyglądała sytuacja? Bo tutaj też twój research i twoje czytanie, twoje zagłębianie się w biografię zespołów było pomocne, bo to już jest trochę inna rzecz. Ja prawdę powiedziawszy nigdy nie zwracam uwagi, szukając historii na temat zespołów, na temat tego, jak wygląda ich zaplecze, jak wyglądają ci ludzie, którzy, już nawet nie chodzi o obsługę techniczną, ale właśnie menadżerowie, teraz w dobie mediów społecznościowych, asystentki, asystenci, ci wszyscy, którzy sprawiają, bo nagle się okazuje, że te profile, które my tak śledzimy i tych naszych bożyszczy, idoli, gdzie tam podglądamy, to oni bardzo często nie wiedzą tak naprawdę, co tam się pojawia. I oni w ogóle za to nie odpowiadają, mogą być, pewnie byliby wielokrotnie zaskoczeni, gdy zobaczyli, jaki ich wizerunek jest gdzieś tam prezentowany. Wiedzę na ten temat też czerpałaś z literatury, czy może tutaj coś innego stanowiło źródło? Może nawet poznałaś kogoś, kto w ten sposób pracuje? Nie, natomiast z obserwacji i wiesz, nawet na zdrowy rozum osoba, która ma 4 miliony followersów albo więcej, nie jest w stanie tego ogarniać, bo robiłaby tylko to, tak? I dlatego... Remigiusz Mróz odpisuje na komentarze. Zakładam, że robi to sam. Nie wiem. Natomiast wiesz co, w ogóle z jednej strony jakby też nawet w Storytellerze jest bardzo dużo o menadżerach i osobach z otoczenia, więc to się pojawia też w dokumentach. A ja poza tym, że tak powiem, wychowałam się trochę za kulisami, bo mój brat jest muzykiem hobbystycznie i zabierał mnie na koncerty, zanim mnie na nie powinni wpuszczać. Więc jakby przypatrywałam się tym targaniu kabli i ustawianiu i pracy też technicznych przy jakichś tam festiwalach. Mam bardzo dużo znajomych muzyków właśnie też w Szwajcarii przez niego, więc stąd też w ogóle podziękowania i dedykacja dla Bartka. Bo jakby siedziało to we mnie i stąd też jakby też wpływy muzyczne i inspiracja w ogóle do tego tematu. Więc było mi łatwiej i pisałam też do znajomych muzyków właśnie, hej, jaki byłby odpowiednik tego słowa, bo czasami jest też problem tutaj z pisaniem takiej książki po polsku, że ciężko jest znaleźć właściwe słowo dla zawodu, które tak naprawdę jest bardzo małe i często używa się anglicyzmów. Postaci, których jest mało tutaj w tej książce, która w którymś momencie lektury, gdzieś pod koniec, zaczęła budzić moje wątpliwości, zacząłem się zastanawiać, to są szeroko pojęte fanki, nawet groupies, coś, co jest element bardzo eksploatowany w popkulturze. Może kojarzymy film Camerona Crowe'a Almost Famous, chyba polski tytuł jest U progu sławy? Nie jestem pewien. Ale też jakiś... To jest reżyser, który od Jerry'ego Maguire'a. Film jest ponoć dość autobiograficzny. Ale w ogóle w filmach, książkach, te postać groupies, te kobiet, które się pojawiają wokół muzyków, są silnie eksploatowane. U ciebie akurat ich jest chyba najmniej. Są fani, są szalone fanki, ale w taki wesoły sposób, a tego sex, drugs and rock and roll, to tego seksu u ciebie jest chyba najmniej z tej triady. Chyba tak, ale jest też jakby, wiesz, to wynika... Dlatego, że oni są po 40, już przeżyli, wyszumieli się, czy... Właśnie tak, bo z jednej strony, wiesz, to są faceci, nie wszyscy, którzy mają rodziny, więc też jakby nawet jakby działy się takie rzeczy, to nie chcielibyśmy o nich mówić na ich miejscu. Ale to nie jest książka oparta na faktach, ty tutaj zmyślasz. No nie, ale choćby... Gdyby nie cierpiał, gdybyś przyprawiła rogi którejś z małżonek. Wiesz co, no i to robię. No. Ale tam inni członkowie zespołu szaleją, tak? I są takie momenty, kiedy, no nie będę ich spoilerować, ale ci, co mogą się wyszumieć, to robią. Natomiast, wiesz, to nie była książka o groupie. I ja też jakby nie chcę dodawać sceny seksu, jak ona nie jest mi potrzebna fabularnie. Inna literatura się tym zajmuje, coraz bardziej popularna. Natomiast, wiesz, jakby są takie wzmianki epizodycznie. Skupiłam się na tym poczuciu zagrożenia i właśnie fanach, którzy potrafią... I tu nie chodziło o to, jakie oni są płci. To akurat mi tak wyszło, że to był mężczyzna. No, także... To nie miała być książka. I tak jak mówisz, też to jest bardzo wyeksploatowany temat. Ja chciałam napisać coś innego. Okej, ale medycyny nie studiowałaś? Nie. Okej, bo Ania Grunde jest autorka, która, jak się przyznała, trochę idzie na łatwiznę. W sensie tu pojawiają się tematy prawnicze, no z wykształcenia jest prawniczką. Już wiemy, że Szwajcaria, bo w Szwajcarii mieszka, Włochy, bo we Włoszech często bywa, z wykształcenia także italianistka. Ale pojawia się też bardzo taki silny, mocny wątek medyczny w tej książce. Mnie osobiście trochę też zmroził w tym momencie, bo mam jakieś tam problemy z nogą i mam zapisany tramadol.
I tu nagle w którymś momencie się pojawia taka lista, to są leki przeciwbólowe opioidalne. Jak wyglądała sytuacja, pojawia się też postać rezydentki, medyczki w książce, jak wyglądała sytuacja zaznajomienie z researchem tutaj? Znowu, to jest tylko i wyłącznie literatura, bo to jest bardzo fajnie i bardzo autentycznie oddane. Także ten pobyt, powiedzmy, w tym zakładzie odwykowym. Tak, to jest research, ale to jest też konsultacja z ekspertami. Tutaj z kryminologii miałam też eksperta właśnie od narkotyków, który był szalenie pomocny, bo ja chciałam wiedzieć, ile ktoś czego może zażyć, jaka dawka będzie wywoływała, jaką reakcję, który narkotyk co wywoła, więc tutaj polegam na ludziach, którzy się na tym lepiej ode mnie znają, więc sprawdzam zawsze takie rzeczy, tak. A służba medyczna w Stanach Zjednoczonych i ścieżka kariery lekarskiej za oceanem, to też jest... Research, to jest research i konsultacje też ze znajomym lekarzem, tak. Bo to wyglądało, ja byłem w ogóle tak szczerze powiedziawszy, przyznam się, że byłem zaskoczony, że na przykład lekarze rezydenci nie tylko są w Polsce, ale także w Stanach Zjednoczonych. Kto wtedy, z jakich źródeł się wówczas skorzysta, żeby coś takiego wiernie oddać? Wiesz co, dużo jest też w artykułach. Często ludzie, którzy są studentami albo w ogóle, też czytałam dużo o lekarzach, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu przez uzależnienia, tak? Bo to też jest, czytałam takie forum wsparcia, że tak powiem nawet. Jest dużo artykułów, które pokazują właśnie o tym, jak ta grupa zawodowa cierpi w ogóle i od jakby uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Więc bardzo dużo materiałów na ten temat mogłam znaleźć i to jest przerażające, tak? A to jest domena Stanów Zjednoczonych i Zachodu? Czy według ciebie, chociaż teraz ta polska perspektywa u ciebie jest trochę mniejsza, czy my też już, jesteś pisarką, powinnaś takie rzeczy obserwować, czy my jako Polska też już weszliśmy na ten etap, gdzie silne leki przeciwbólowe łykamy po prostu jak drażetki i za chwilę będziemy trochę jak jedna z postaci z twoich książek? Czy wiesz, nie mamy takiego kryzysu jak w Stanach, natomiast z mojego porównania jakby jak przepisywane są leki, jak szybko się, nie wiem, daje komuś antybiotyki, jak my sięgamy po, nie wiem, leki przeciwbólowe, zdecydowanie no, Polacy sięgają częściej po leki niż Szwajcarzy, dajmy na to, więc to też zależy do kogo porównamy, tak? Ile pisałaś tę książkę? Bo powiedziałaś na początku, że szybko. Słusznie zauważyłaś, że jest cięższa niż twoja pierwsza i druga powieść. Jak wyglądał proces? Bo tutaj też się daty pojawiają tegoroczne, jeżeli chodzi o książkę. Akcja jest osadzona w lipcu 2023, no i wcześniej także. Kiedy siadłaś do pisania głośniej? Wiesz co, ciężko mi stwierdzić, ale pisałam jakieś pół roku, tak, summa summarum. W tym roku zaczęłaś? Chyba pomysł miałam już przed, a zaczęłam tak mniej więcej od stycznia. No. Pytam się tak trochę, tak jestem ciekaw, czy takie deklaracje ci łatwo przychodzą, bo wydawca słucha. Nie, to znaczy ja wiem, że pisałam ją pół roku, ale nie pamiętam kiedy, bo wiesz, bo to mówię o pół roku samego mojego dłubania w tekście, zanim wydawca dostaje coś do redagowania, nie? Bo to jeszcze jest parę później. I przy tej książce trochę było zmian, bo tam znów ja robię straszne domino z moimi książkami, więc jak jedna rzecz nie gra, to podmienienie jej sprawia, że wyrywam sobie włosy z głowy. I tutaj było więcej takich zmian, że musieliśmy dojść, że logicznie coś jednak trzeba podkręcić. Tak? Więc natomiast pół roku ja sama z nią siedziałam. Jak wygląda teraz inaczej? Jakie miejsce w życiu zawodowym Anny Górnej zajmuje pisanie obecnie, bo też to, co powiedziałem na początku, tak? Przyszłaś tutaj w roku ubiegłym, z początkiem 2022, mówiłaś o pisaniu jako takim trochę rzeczy dorywczej obok twojej pracy w poważnej firmie. Teraz mogłoby się wydawać, że albo zaniedbujesz rodzinę, albo to pisanie staje się takim trochę, może nawet twoim pierwszym zawodem. Nie jest tak. To jest dalej moje hobby. Dalej mam z tego wielką frajdę i robię to po godzinach. I dla mnie to się fajnie uzupełnia, bo ja w pracy bardzo dużo rozmawiam, negocjuję i
jakby pisanie to jest bardzo samotnicze zajęcie, tak? Teraz jeżdżę po Polsce, rozmawiam, ale przez większość czasu to jest po prostu sam na sam z klawiaturą i pod tym kątem jakby jedno mi uzupełnia drugie, bo nie potrafiłabym tylko siedzieć w domu i pisać i raz na pół roku widzieć czytelników. Ale moje życie jest w Szwajcarii, więc jakby na co dzień jestem bardziej prawniczką i mamą i wieczorami siadam do klawiatury, a że pogoda robi się coraz gorsza, to tym więcej pretekstów, żeby do niej siadać. Zrobiłam sobie trochę przerwy, ale też jakby po przerwie zawsze czuję, że tego zaczyna mi brakować, więc jest to też jakieś uzależnienie. A rynek wydawniczy w Polsce zaczyna się upominać? Bo autorzy często o tym mówią. Trochę o tym rozmawialiśmy w ubiegłym roku, ale byłaś wtedy autorką początkującą, więc zbyt wiele o tym nie wiedziałaś. Ale wydawca, którego pewnie bardzo sobie cenisz, zaczyna wywierać pewnego rodzaju presję, że ileś książek rocznie powinno się wydawać, bo to jest coś, co autorzy mówią o tym otwarcie i głośno. Kiedyś narzekali na to, że wydawcy oczekują, żeby pisali książkę jedną rocznie, co już wydawało się wówczas takim tempem szalonym. Później nagle się okazało, że można wydawać książki dwie rocznie i to powoli staje się normą. Jak z tym jest u ciebie i czy docierają już do ciebie takie głosy? Wiesz co, tak, no jakby czułam tą presję od początku, od pierwszej książki, że tak jest, że wszyscy gonią i jak spojrzysz sobie, jak często ludzie wydają, to nie ukrywajmy, tak jest. Natomiast ja też jakby właśnie to jest wciąż jakby moje hobby i o ile chcę pisać regularnie i sama jakby czuję potrzebę tego, więc to nie chodzi tylko o to, że mam jakiś deadline, to z drugiej strony jest to jakaś sfera mojego życia i ja nie zamierzam się w tym zatracić i do końca brać udział w tym wyścigu. Nie do końca wydaje mi się, że to jest zdrowe. To jest mimo wszystko praca twórcza i myślę, że niektóre rzeczy trzeba przepracować i wtedy te książki, przynajmniej z mojej perspektywy, są lepsze i bardziej wartościowe, bardziej przemyślane. Ja sama czekam na książki moich ulubionych autorów. Jestem cierpliwa. Jak wychodzi raz na rok, to dla mnie to wystarczy, bo jesteśmy w stanie tylko ileś rzeczy przeczytać i to, ile się... Słyszałam, że ostatnio ukazało się z 200 tytułów naraz. Zastanawiam się, jak to rynek wchłonie, nie? Więc jakby nie uważam, że więcej znaczy lepiej i mam nadzieję, że jeśli zbuduję grono czytelników, to oni będą w stanie poczekać jeszcze pół roku niż jakby... Natomiast to jest miłe słyszeć pytanie właśnie, kiedy następna... I one się pojawiają, kiedy następny Sauer, bo tutaj czekali ludzie na Sauera, więc to też jest jakby fajne, tak? To jest trochę jak z bohaterami twojej książki, którzy działają w innej branży, ale dłuższa przerwa sprawiła, że nie wszyscy wierzyli w to, że ta reaktywacja ma jeszcze sens. Dochodzą te wszystkie media społecznościowe, tempo, w którym my żyjemy. Te książki, które się pojawiają, wspomniałaś tę liczbę. Ja nie pamiętam, ile książek jest zgłaszanych do Nagrody Wielkiego Kalibru tutaj we Wrocławiu wręczanej podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Ale pamiętam, kiedy nasza koleżanka Ewa Dąbrowska robi sobie zdjęcia z tymi książkami, to po prostu jest taka sterta książek wyższa od niej. To są pojedyncze egzemplarze różnych tytułów. Jest cała masa. I czy tutaj też nie pojawia się jakaś taka obawa, że autorzy muszą coraz bardziej być obecni? Obecni w mediach społecznościowych, obecni w mediach tych tradycyjnych, obecni na półkach. I jak wy, bo już teraz w tym środowisku jesteś, spotykasz się, bywasz na festiwalach. Mnie to bardzo ciekawi, jak wy w kuluarach sobie o tym rozmawiacie. Czy wam się ten trend podoba? Czy jeszcze cisza jest na ten temat? Czy już mówicie, a może założymy jakiś związek zawodowy i powiemy nie? Wiesz co, ja pojawiam się znacznie rzadziej niż większość autorów, więc poza tym wiesz, no rozmowy w kuluarach po to są w kuluarach, żeby nie mówiła o nich na scenie. To nikt nie słucha. Nie no, wydaje mi się, że wiesz, że z pewnymi rzeczami się jakby przyjmujemy jako ze staną rzeczywistość. Wiem, że autorzy też lubią wyjść do ludzi, tak jak ja, że niektórzy robią to częściej. Niektórzy też mówią, że bardziej żyją z bycia pisarzem niż z wydawania, tak, bo też jeżdżą regularnie na spotkania. Więc to są takie branżowe rzeczy. Ja z oczywistych powodów jakby nie mam możliwości aż tak uczestniczyć w tym, bo mieszkam gdzieś indziej. Ale dla mnie to pasuje, tak, bo mam jakiś balans w tym wszystkim i nie wyobrażam sobie, że też mogłabym... Jakby ja najbardziej w pisaniu lubię pisać. Lubię być z moimi bohaterami, lubię knuć fabułę. Fajną odskocznią są spotkania, ale nie wiem, czy chciałabym to robić tak przez cały rok i jeździć takie długie trasy. To też jest ciężkie do pogodzenia z rodziną.
A jakie są rzeczy, których byś nie robiła w ramach promocji książki? Nagrywałabyś rolki, gdyby trzeba było, TikToki, czy robiła relacje na Instagramie? Na TikToku mnie nie ma. Ja czuję się za stara na TikToka. Rolki mi się zdarzyło popełnić, ale jakby wymienię rzecz nie z tej listy. Nie cierpię czytać fragmentów. Tego nie lubię. Z rzeczy, których wymaga się od autora, nie lubię czytać fragmentów książek na spotkaniach. Ale to najczęściej się przydarza przy poezji. Rzadko kiedy autorzy kryminałów... Na tej scenie kryminałów. Mi się przydarzyło, na wiosnę. A, na MFC, tak, racja. Ale to Mariusz Czubaj prowadził spotkanie, więc dużo rzeczy wtedy się przydarzyło. Proszę Państwa, ja obiecałem, że oddam głos czytelnikom. Za chwilę będę zaglądał do telefonu, żeby poszukać pytań z Facebooka, ale może ktoś tutaj z Państwa obecnych w prozie chciałby o coś Anię Górną zapytać. Bo jeżeli nie, my możemy zaraz wrócić do tej naszych pytań, to znaczy moich pytań, naszej rozmowy. Okej, to zostawiam otwartą furtkę. W każdym momencie można się do nas przyłączyć. Okej, byłaś w maju na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału. Jaki jest, przyznawana jest wówczas Nagroda Wielkiego Kalibru, jakie jest marzenie Anny Górnej, pisarki, gdybyś mogła tak wyskoczyć 5 lat do przodu? Gdzie byś siebie widziała za 5 lat, z jakimi nagrodami, czy może tłumaczoną na jakie języki? Tak gdybyś tak bezstydnie zaczęła opowiadać o takich fantazjach literackich. Takie pytanie z rozmowy kwalifikacyjnej, zdajesz sobie sprawę? Trochę tak. Pamiętaj, że jesteś dopiero trzecia książka. No dokładnie, więc właśnie, wiesz co, ja do nagród, jakby nagrody są miłe na pewno. Bardzo się czułam wyróżniona moimi nominacjami za debiut. Natomiast nie wiem, szczerze mówiąc, czy one się tak przekładają. Problem jest chyba w ogóle taki, że często nad sukcesami przechodzimy bardzo szybko do porządku dziennego i bardziej pamiętamy, ja pamiętam bardziej złe recenzje niż dobre recenzje. Myślę, że większość autorów tak ma. Więc myślę, że chciałabym, żeby to się rozwijało, tak? Że ponieważ poświęcam temu jakiś wycinek mojego czasu, chciałabym, żeby moje książki trafiały do czytelników. Świetnie by było, jakby udało się je przetłumaczyć. Myślę, że najbardziej bym chciała być na półce w Szwajcarii, szczerze mówiąc, bo moi znajomi Szwajcarzy się dopominają i chcieliby wiedzieć, o czym ja tam wypisuję. Więc tak być kiedyś na półce księgarni w moim mieście, to byłoby super. Ale to wtedy język niemiecki, tak? U ciebie w kantonie? Tak. Mhm. A jak wygląda właśnie u ciebie sprawa z przekładami, z prawami? Tym się zajmuje twój wydawca? Czy może się zajmować? Bo rzadko się zdarza. Pisarze mainstreamowi, pisarki mainstreamowe, jakkolwiek w Polsce są mniej czytani, wydawać się może, że cieszą się większym zainteresowaniem za granicą. Czy do ciebie docierają słuchy na temat tego, jak sobie radzi polski kryminał poza granicami naszego kraju? Czy są autorzy, autorki, których wiesz, że na przykład w Szwajcarii polscy autorzy, autorki, których można na półkach księgarni znaleźć? Nie, ale to wiesz, jakby wygoogluj sobie na Amazonie, jakie nazwiska. Marek Krajewski jest obecny. Tak, ale no jak to się sprzedaje, to nie wiem, nie mam pojęcia. Ja nie widziałam żadnych polskich książek na półce w Szwajcarii. Jakby ludzie kojarzą Stanisława Lema, kojarzą Sapkowskiego i na tym się kończy lista polskich autorów, mam wrażenie, niestety. No pewnie jeszcze Olga Tokarczuk gdzieś tam się... No, teraz tak. Tak, ale też nie widziałam, szczerze mówiąc, nie widziałam w księgarni. A taka książka dedykowana na rynek Szwajcarii, to znaczy, czy byłaby dedykowana i myśląc o odbiorcy zagranicznym, tę książkę tworzyłabyś inaczej, pisałabyś inaczej, może właśnie wtedy byś osadziła akcję w Polsce, żeby była atrakcyjna, czy nie? Czy masz na myśli te książki, które tworzysz teraz, po prostu przekładane na inne języki? Nie, mi się wydaje, że moje książki są bardzo uniwersalne, że nawet z tym, że Sauer jest polskim bohaterem, to nie jest, wiesz, ja lubię polskie książki, ale są pewne aspekty, których nie do końca w nich lubię i to jest takie troszeczkę takie polskie nasze narzekanie i staram się unikać tego w książkach. To się czasami Sauer sobie też ponarzeka, ale mimo wszystko nie ma tego aż tak dużo. Bohaterowie są międzynarodowi. Staram się, żeby, nie wiem, nazywali się w sposób, który jest do wymówienia w innych krajach, więc żeby się odróżniały też te nazwiska. Natomiast nie mam tak, że pisałabym pod jakieś państwo. Ja teraz zerkam sobie do telefonu, żeby sprawdzić, czy są pytania, ale to mi chwilę zajmie. Więc może jeszcze raz zwrócę się tutaj do Państwa w prozie. Czy ktoś chciałby o coś Anią Górną zapytać? Nie musi dotyczyć to tej książki.
może też dotyczyć poprzednich. Jest pytanie? Tak, pani tutaj w kabinie podnosi rękę, już dajemy mikrofon. Tak, dzień dobry, dobry wieczór. Ja przyznam się do tego, że nie byłam na wcześniejszych spotkaniach. To jest moje pierwsze z panią, więc zapytam o to, jak to się ma do siebie, że mówi pani, że idzie na łatwiznę, bo bierze miejsce, które zna, a z drugiej strony nie, jakby celuje pani w polski rynek, a mieszka od wielu lat za granicą. To jest takie dość mylące. To co tu jest pójściem na łatwiznę? To znaczy, znów to, że piszę po polsku jest pójściem na łatwiznę. Bo funkcjonuję w niemieckim i angielskim, natomiast mam poczucie, że polski, jakby mój polski jest najbogatszy z tych trzech języków. I pod tym kątem jakby właśnie rynek jest tak pełen książek osadzonych tutaj, że stwierdziłam, że to może być coś nowego, tak? Jeśli polski czytelnik będzie... Bo mam wrażenie, że to jest też tak, że lubimy książki zagraniczne i problem pojawia się tylko i lekkie zastanowienie z tym, że ja mam polskie nazwisko, tak? Ale czy mam udawać, że jestem z innego kraju, żeby pisać o innych krajach, to też nie wydawałoby mi się zbyt autentyczne, więc mam nadzieję, że państwu się spodoba pomimo zawsze tego, że jestem Polką. Zawsze można przybrać jakiś skandynawski pseudonim. Tak. Znowu wspomniany tutaj przeze mnie już autor to zrobił. Ja w międzyczasie tutaj scrollowałem różne fanpage'e, bo transmisji można słuchać na czwartej stronie Kryminału, wydawcy książki. Nie wiem, czy na początku wspomniałem, a to też sprawca tego, że Ania Górna jest we Wrocławiu. Na portalu kryminalnym we wrocławskim, na stronie Wrocławskiego Domu Literatury, Klubu Proza, na razie pojawiają się tylko informacje o tym, że już kupiono książki, między innymi na targach w Katowicach. A w Katowicach przydarzyła ci się ciekawa sytuacja, bo okazuje się, że miałeś spotkanie w tym samym czasie, do czego się przyznałaś, kiedy gigantka, jeżeli chodzi o polski kryminał, czyli Katarzyna Bonda, i wcale nie było tak, że na twoim spotkaniu odbywającym się jednocześnie, równocześnie ze spotkaniem Katarzyny Bondy miejsca świeciły pustkami, nie, była pełna sala, a później to, o czym też w mediach społecznościowych donosiło wydawnictwo i twój fanpage, całkiem spora kolejka. Kiedy to się wydarzyło, że z debiutantki zostałaś pisarką, do której ludzie się ustawiają na targach książki w jakichś dłuższych kolejkach? Zauważyłaś ten proces? To było po pierwszej książce, po drugiej, czy to tak niezauważenie zaszło? Mam wrażenie, że to się wydarzyło teraz. Natomiast... Ale nie za sprawą głośniej, bo głośniej nie, jeszcze jest nieznane. Znaczy tak. Natomiast było faktycznie tak, że w Katowicach ludzie na początku jakby... Było kilka rzędów i się robiło coraz gęściej i było też tak, że ludzie przechodzili i przystawali i cieszę się, że nie zniechęcałam ich za bardzo z tej sceny i jakby zdecydowali się później kupić książkę i później ją podpisywałam. Jest to niezwykle miłe, tak? Bo mimo wszystko przy tym zalewie tytułów wiem, że po prostu walczymy o państwa czas i jeśli ktoś decyduje się spędzić go ze mną, to czuję się super wyróżniona i naprawdę siedząc tutaj dalej mam takie poczucie, że kiedyś mi się nie marzyło, żeby w ogóle opublikować książki, a dzisiaj byłam w radiu też na żywo, co jakoś przeżyłam i to są takie chwile, uszczypnij mnie, że to się dzieje naprawdę i za chwilę po mnie był pan Marek Krajewski, myślę sobie serio, także jest fajnie. Okej, ale to jest to, o co zapytałem cię wcześniej, gdzie powiedziałeś, zadaję ci pytanie z rozmowy kwalifikacyjnej. Nie chodzi konkretnie o nagrodę, ale właśnie o to, co dla ciebie wiąże się z takim, powiedzmy, sukcesem literackim. Kolejki na targach książki, zaproszenia na festiwale, udział w mediach. Czyli trochę teraz na to pytanie z opóźnieniem, ale odpowiadasz. A kogo byś wymieniła jako taki wzór pisarza, pisarki do naśladowania? I nie mam na myśli tutaj wzorów literackich, ale wzory dotyczące tego, jak powinno się prowadzić swoją karierę. I znowu trochę wracamy do głośniej. Bohaterka książki zajmuje się kreowaniem wizerunku w pewien sposób gwiazdy rocka. A tutaj porozmawiajmy o kreowaniu wizerunku pisarki. Czy w Polsce są osoby, które podglądasz, którym i zazdrościsz, i podziwiasz za to, jak one się prezentują? I jak już powiedziałem, nie chodzi o wartość literacką ich książek.
Wiesz co, wydaje mi się, że bardzo fajnie swoje media społecznościowe prowadzi Wojtek Chmielarz na przykład, albo Katarzyna Puzyńska, że to są ludzie, którzy robią coś więcej niż tylko piszą i mają taki żywy kontakt z czytelnikami. Natomiast przyznam szczerze, że wiesz, ja jestem też wielką czytelniczką. Moje pisanie zaczęło się z czytania i wielu z tych autorów ma albo nie ma w ogóle konta społecznościowego, więc dla mnie jakby ja nie kupuję książki przez to, że śledzę, że pisarz biega, dajmy na to. Więc tutaj mam taki wewnętrzny sprzeciw trochę, żeby postować moje śniadanie, bo myślę sobie, kogo to obchodzi. Bardziej czekają moi czytelnicy raczej na moją książkę. Wojciech Chmielarz też biega. A to akurat zbieg okoliczności. Nie, bo jest jeszcze jeden pisarz, który informuje o tym, że biega. Marek Krajewski biega. W ogóle to bieganie stało się... No właśnie, wszyscy pisarze biegają chyba. Tak. Ty biegasz? Nie lubię, wiesz. Czasem biegam, ale nie lubię. W maju tutaj brałaś udział w dyskusji dotyczącej gór. Motywem przewodnim tej debaty były góry. Był Jędrzej Pasierski. Co byś wskazała... To trochę wiązało się z tym, że książki są osadzone w Szwajcarii, w Szwajcarii, gdzie się nie spojrzy tam góry albo jeziora. Co byś wskazała jako taki, co jest dla ciebie ucieczką od pisania? Kiedy masz swoją pracę, masz pisanie, a gdzie się relaksujesz? Gdzie resetujesz swój umysł i nabierasz jakiejś inspiracji do tego, żeby później wymyślać historię? Wiesz co, lubię góry, tak, i mam je za oknem wręcz, więc tam bardzo nuda. Często... Słucham? W Szwajcarii to chyba się mogą znudzić szybko. Wiesz co, nie, ja dalej mam, po 10 latach tam, ja dalej mam takie wrażenie, że kurczę, tam jest tak pięknie, zawsze się zachwycam, robię zdjęcia, które są jak pocztówki, więc tak. Wyjście na łono natury bardzo mnie uspokaja, lubię też gotować, lubię posłuchać muzyki i gotować jednocześnie. A poza tym mam malutką córeczkę, która mnie tak absorbuje, że zapominam całkowicie i o pracy, i o książkach wtedy. Albo czytam literaturę, wiesz, typu Pucio. A to jest jeszcze ciekawa rzecz, o której ty wspomniałaś, o tych językach. Nie chciałem, kiedy to było pytanie z publiczności, kiedy wspomniałaś o tym, że już oryginalne, odważne jest to, że piszesz, wyróżniające, że piszesz po polsku. Myślisz, w sensie czujesz, że twój niemiecki czy też angielski jest na takim poziomie, że mogłabyś spróbować kiedyś podjąć się tworzenia literatury w tym języku, bo to już wydaje się, funkcjonowanie w innym kręgu kulturowym, mówienie po niemiecku czy po angielsku, używanie tego języka na co dzień, nawet pisząc teksty, ale raczej zawodowe, to jest jedna rzecz, ale tworzenie literatury, to może się wydawać, że to już jest jakiś taki najwyższy poziom zaawansowania językowego. Wiesz co, po angielsku bym się pokusiła, po niemiecku nie. I z moim angielskim jest, jakby to nawet wchodzi, zakrawa na problem, bo... Ja często myślę, jakby jeśli cały dzień jestem w pracy, później myślę po angielsku i często od pierwszej książki to jest nasza walka z anglicyzmami albo z kalkami językowymi, bo ja czasami wpadnę, jakby ja nie wiem, jak to dobrze powiedzieć po polsku, więc ja świadomie czytam coraz więcej po polsku, żeby pielęgnować moją polszczyznę, żeby mi nie uciekały właśnie jakieś zwroty i żeby ją wzbogacać, bo to jest niestety straszne i to jest też takie poczucie odnośnie, czemu ja nie umieszczę książki w Polsce, bo ja jakby czytam też wiadomości, wiadomo, ale nie żyjąc tutaj, uciekają mi pewne rzeczy, nie śledzę memów, nie łapię niektórych żartów, więc jakby język cały czas się rozwija i próbuję nad tym nadgonić, więc może pokusiłabym się kiedyś z angielskim, bo właśnie w tę stronę też bardzo też dużo czytam w oryginale, to też pomaga. Ale czy to jest tak, że widzisz, że pisząc głośniej, twój polski był gorszy, twój język był gorszy niż przy debiucie? Nie, bo ja właśnie od debiutu staram się coraz, i nie mówiąc o tym, że też ja czuję, że się uczę od mojej redaktorki językowej polskiego, bo przy książce, jakby przy Krainie miałam dwa razy więcej na czerwono niż przy drugiej książce, więc ona też powiedziała, że wow, robię progres, nie? Natomiast postęp, przykład, tak. Nie chcę sobie mówić, że właśnie, o Boże, mieszkam za granicą, ja myślę po angielsku, tylko że po prostu chłoniemy jakby ten język i to ma dobre strony i też te złe. Natomiast staram się nad tym panować i staram się po prostu tym więcej czytać po polsku. To jest ciekawe, co powiedziałaś, bo nie myślałem w ogóle o tym w ten sposób, o języku, który może uciekać. Bo kontekst kulturowy, jakaś informacja na temat tego, jak się żyje w Polsce, okej.
tracisz z tym kontakt i osadzasz akcję swojej książki w Szwajcarii, którą znasz świetnie, ale nie myślałem w ogóle o języku, którego może ci w którymś momencie zabraknąć, gdzie może właśnie to, żebyś była na bieżąco z językiem polskim, może być dla ciebie za 10 lat największym wyzwaniem, jeżeli cały czas w Szwajcarii będziesz i będziesz funkcjonowała w języku angielskim i niemieckim. Ja mam tutaj jeszcze serię pytań na zakończenie, ale może to jeszcze raz tutaj do państwa się zwrócę, czy ktoś jeszcze chciałby o coś Anię zapytać. I tak powtórnie Agata ma pytanie. Jeszcze raz, tak. Bo po prostu chcę receptę, więc zapytam o to, jak się to robi, że ma się pracę, małe dziecko, czyta się książki w oryginale, czyta się po polsku i jeszcze się pisze książkę do tego. Jak to się robi? Pani śpi w ogóle? Śpię. A ile godzin na dobę? Ostatnio staram się 7. Staram się, z naciskiem na staram się. Czytam Atomowe nawyki odnośnie. To nie jest tak, że to, mam wrażenie, że to jest tak, że ja niestety co jakiś czas coś zaniedbuję. Teraz paradoksalnie mam urlop na przykład, więc tak godzę pracę z byciem autorką. To znaczy, że nie za bardzo wypoczywam na tym urlopie, ale cieszę się, że też jakby firma pozwala mi na tą elastyczność. To, że mogę być mamą i pisać, to też jakby z jednej strony mam fantastycznego partnera, który pozwala mi pojechać na tydzień i nie boję się, co tam się dzieje, jak ja wyjadę. Natomiast też staram się oddzielać te rzeczy i wydzielać czas na pisanie i kiedy jestem z rodziną, to wyłączam wszystkie powiadomienia, jakby jestem na 100%. Moja córka idzie spać, wtedy mogę siąść do pisania książki, więc staram się po prostu, jeśli w jakiś weekend mnie nie ma, to później nadrobić to winny. Natomiast to tak wygląda, że ja wszystko bardzo dobrze ogarniam. Mam chwilę też, kiedy jest mi ciężko. To taki szwajcarskie jest, które nie polskie, to o czym teraz powiedziałaś. Ciekaw jestem, czy u nas jest to taki model do zrealizowania, czy my się jeszcze musimy sporo podszkolić. Okej, widzę, że tutaj rąk nie ma, więc pytania, które autorzy, autorki lubią najbardziej, czyli czego mamy teraz się spodziewać? Głośniej ukazuje się jesienią, będą święta, tą książką będziemy się jeszcze cieszyć. Coś zachęcam do lektury, bo naprawdę sprawia niesamowitą frajdę, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi popkulturę, muzykę, to tutaj ta książka będzie niesamowitą przygodą, ale też sama zagadka, sama intryga jest bardzo fajnie skonstruowana. Ja też zastanawiałem się, czy to jest skomplikowana, czy to, kto zabił, i dlaczego zabił, jest skomplikowaną rzeczą, czy bardziej idzie o to, jak po prostu to domino, o którym mówiłeś, te klocki poprzestawiałeś w taki ciekawy sposób. Jeszcze sobie nie potrafię na to odpowiedzieć, bo mam takie podejrzenie, że ta sprawa jest całkiem prosta, ale ty w tak sprawny sposób zaburzyłaś porządek chronologiczny, przedstawiasz postaci, czasami przycofamy się o kilka lat, kilka miesięcy, czasami tylko o kilka dni. Bardzo serialowa jest w ogóle ta narracja. Trochę mi przypomina serial. Tak, taka filmowa, serialowa. Ale co w przyszłości? Jak będzie miał wyglądać rok 2024 Anny Górnej? Pewnie będzie jakaś nominacja, okej. Masz dwie książki wydane w tym roku, ale co literacko? Ty stawiasz sobie jakieś cele, czy Sauer wraca, bo tam jest cykl, który staje się trochę twoim znakiem firmowym. Czy te książki, jak głośniej, to mają być takie wyskoki od czasu do czasu nieregularne, które mają sprawiać ci frajdę, ale nie obligować do tego, że będą jakąś serią? Wiesz co, lubię jedno i drugie. Z Sauerem jest fajnie wracać po prostu do bohaterów, których znam i mam już pomysł, co mogłoby wydarzyć się dalej. Natomiast jeszcze wolałabym się nie deklarować, bo też kiełkuje mi thriller, którego nie może jakby... Właśnie znów historia wymaga innego bohatera i nie wiem jeszcze, co będzie pierwsze. Natomiast znam siebie i długo nie będę robić sobie przerwy. A z wydawcą masz jakieś zobowiązania? Wobec wydawcy masz jakieś zobowiązania? Jak twoja w ogóle wygląda sytuacja w tej chwili z czwartą stroną? Tam jest ciśnienie, żeby wydawać coś w przyszłym roku? Czy gdybyś powiedziała, słuchajcie, wydałem 3 książki w półtora roku, robię sobie rok przerwy, oni by cię pogonili, czy zaakceptowaliby to? Wiesz co, z wydawcami jest tak, że ja mam wrażenie, że wszyscy wszystkich gonią, ale to też są ludzie, tak? Więc... Cieszę się, że dobrze nam się układa współpraca, że się rozumiemy i cieszę się, że są otwarci na moje pomysły. Natomiast właśnie
Wiesz, to są sprawy indywidualne i wiem, że plany wydawnicze się teraz znacznie szybciej zmieniają niż kiedyś się zmieniały, więc na ten moment jeszcze tutaj zostawię nutkę tajemnicy, co będzie dalej. To niecierpliwie czekamy. Proszę Państwa, Anna Górna, książka Głośniej, ale też poprzednie książki są tutaj do kupienia w prozie. Można zamawiać przez internet w rozmaitych księgarniach. Można śledzić Anię na chociażby Facebooku czy Instagramie. Tam o tym, gdzie się pojawia, informuje. Autorka zostaje tutaj z nami w Klubie Proza, będzie książki podpisywać i myślę, że w kuluarach jeszcze, jeżeli Państwo będą mieli pytania, to na nie odpowie. Aniu, ja bardzo dziękuję za rozmowę dzisiaj. Dziękuję bardzo.